Dzień dobry Państwu, jesteśmy na żywo. Poprosimy o krótki komentarz powyborczy. Jak Pan się ustosunkuje do wyników sondażowych, które się pojawiły? No, dzień dobry Państwu przede wszystkim. Nie są za wysokie te wyniki. Nie wszedłem do drugiej tury, to raczej na pewno będzie. Liczę na to, że wyniki się poprawią, no bo przy tych, co są małych wynikach, to są, to zwykle tam duże procentowe różnice są w jedną czy w drugą stronę. Natomiast mogę powiedzieć tak, jak startowałem do wyborów jeszcze przez zbieranie podpisów, to nawet w otoczeniu naszym po pierwsze była niewiara, że zbierzemy podpisy. Większość mówiła, że nie warto się szarpać i tak dalej. No ja powiedziałem, nie tylko ja, inni powiedzieli raczej, przepraszam, druga grupa, że no koniecznie to musi być, bo jak nie, to możemy się rozejść, no bo głosimy owszem prawdziwe rzeczy, ale jak nie działamy, nie startujemy, to nas nie ma. Podpisy udało się zebrać, pomimo tej pandemii, byłem tym zdziwiony, że nam się udało. Zresztą tak jak tu wszędzie mówię, to zasługa pana Norberta Czarnka, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne. Natomiast nie tylko organizacyjne, no w ogóle sposoby działania i tak dalej. Potem ta kampania była inna niż wszystkie, moja przynajmniej, bo była przede wszystkim internetowa. Bo związane było to z tym, że nie miałem pieniędzy, bo tylko z moich pieniędzy to było robione, a nie miałem pieniędzy partyjnych, takich z tych dotacji, milionów i tak dalej. Nie mogłem kupować sondaży, prawda, więc nie byłem wymieniany w sondażach, co podprowadza ludzi jak na smyczy, no wiecie Państwo, że tak jest. Natomiast kampania się zrobiła o dziwo znowu znacznie lepsza niż się spodziewałem. W dużej części była związana z przypadkiem, nie tylko ze mną. Tam, no bo jednak w jakiś sposób dołapałem ten pakiet wyborczy, który przygotowany był na to, żeby sfałszować wybory. Bo pan oficer prowadzący TVP postanowił mi jakoś dokopać tym szlugiem, no i wyszło mi na dobre. Bo jak była pierwsza debata, to wprost napisał, że jestem czarnym koniem. I choć uważam, że dobrze wypadłem na tej debacie, to jednak ludzie są zwierzętami stadnymi. I jak ktoś pierwszy takie coś napisał, no to poszło, że to jest najlepsze ten, nie? Więc wiele takich przypadków opatrzność mi po drodze złożyła. Nawet to Menelowe Plus, które tak nic nie znowu wystrzeliło w górę, prawda? To też to zasługa może i moja, ale też i opatrzności. Bo mimo dziwnego słowa i takiego, to Menelowe Plus wbrew pozorom niesie dużo poważnych wartości, bo określa mój stosunek i to, co nie powinno być. Czyli po prostu to kupowanie głosów wyborców, to nieszanowanie pracy poprzez dawanie socjalu nie tym, co trzeba i tak dalej. Więc rewelacyjnie wyszła kampania w internecie. Szkoda, co prawda, że większość tych, co w internecie popierają i działają w internecie, na wybory nie chodzą. No to jest ten problem, że wtedy się ma mniejsze wyniki. Jakie one będą, to zobaczymy, bo tak sądzę, że to raczej będzie bliżej 0,5%. Ale być może zostanie to, co jest, nie? Ale jaki mamy sukces też między innymi? Bo każdą drogę trzeba zacząć od pierwszego kroku, a ja startowałem z zera. Gdyby ktoś przed zbieraniem jeszcze podpisów dał mi 0,3%, to bym pocałowanie w ręki dowziął, nie? Zwłaszcza, że ja miałem tą konkurencję, konfederację, prawda? Czyli tak szczerze powiedziawszy, gdyby ona nie startowała, no to wiecie Państwo, jaki pewnie miałbym wynik, nie? To chyba każdy sobie zdaje sprawę, że byłem w sytuacji takiej niezwykle trudnej. Więc, ale jest jeszcze co innego. Bardzo wiele osób zapisało się do ten hashtag rzeczy, jak to nam nazwać, do tej podało dane, że być może w przyszłości będziemy wspólnie działać. I to jest baza nasza wspólna, na której może ona oprzeć drugi krok. Czyli stworzenie organizacji albo wzmocnienie organizacji, która już jest, po to, żeby w wyborach parlamentarnych następny krok zdobyć taką albo władzę, albo taką siłę, żeby nic bez nas nie można było zrobić. Bez nas, tego. Także tą kampanią jestem zachwycony.
Ja tu powtarzam, bez Norberta Czarnka nic bym nie zdziałał, no bo to większość jego pomysłów, organizacji i w ogóle działania, ja bym nie poradził sobie z tym w żaden sposób. I zachwycony jestem tą kampanią. Zachwycony jestem tym, że tyle osób się zapisało. W historii mojej nigdy nie było tyle osób ze mną związanych, a nawet z moją partią. Mówię o ilościach osób, prawda? Łącznie z Unią Polityki Realnej. Tyle osób nie było. Jeżeli to się utrzyma, nie zmarnujemy tego, ja to mogę zmarnować. Na pewno jest taka możliwość. No. Wszystko da się zmarnować. Ale jeżeli tego nie zrobimy, tylko wykorzystamy, to naprawdę może być nieźle. A to, co mówiłem o tych przypadkach, że też mi pomogły, no to chyba to jako opatrzność, nie? No to tu mam taki apel do opatrzności. Jak już te pierwsze kroki zrobiła, to niech to pociągnie dalej, prawda? No bo z nią sobie na pewno poradziłem. To wszystko. Właśnie mimiką dawałem znać, że to wszystko. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za dzisiaj. Będziemy informować o kolejnych live'ach, na pewno się nie skończą. Będziemy rozwijać się dalej, ogląda nas prawie 2000 osób. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia wkrótce. No nie będę już robił, zanudzał wszystkich codziennym Q&A'em oczywiście, ale Q&A zostają, bo widzę, że tego typu kontakt jest świetnym sposobem kontaktu, no ale no oczywiście rzadziej. Ale ten parę dni, krótki okres czasu teraz, no musimy odetchnąć. Musimy się otrząsnąć, bo to codzienna haruwa była. No jest też ten problem, że wchodzimy w okres wakacyjny. Nie wiadomo, czy to się to organizacyjnie cokolwiek zrobi, typu lipiec, sierpień, ale będziemy chyba próbowali, zobaczymy. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Miłego wieczora, spokojnego.